Tam przygotowali mu wieczerzę. Ewangelia według Jana, 12 rozdział, 2 werset. Dopóki król jest przy swym stole, mój nart wydaje swą woń. Pieśń nad pieśniami, 1 rozdział, 12 werset. Kiedy król jest przy swoim stole, nieczęsto zdarzało się na tym smutnym świecie, by ktoś przygotował wieczerzę dla Pana Jezusa Chrystusa. W czasie sceny opisanej w pieśni nad pieśniami, król był przy swoim stole, a pachnidło panny młodej roztaczało swój zapach. Z kolei, w trakcie wydarzeń opisanych w Ewangelii według Jana, 12 rozdział, błogosławione dla Marii było siedzieć u jego stóp, jako uczennica i słuchać jego słowa, ale wtedy pachnidło Marii nie rozsiewało swojej woni. Błogosławione też było upaść u jego stóp w dniu smutku po Łazarzu i otrzymać pociechę z jego łez. Złamane serce Marii nie rozsiewało wtedy przyjemnej woni. Przyszedł czas, kiedy król pośród swoich zajął miejsce przy swoim stole, nie zajmując się już pocieszaniem na ich drodze, podnoszeniem w ich smutkach, ich słabościami lub poprawą ich błędów, ale odpoczywając ze swoimi. Wtedy rzeczywiście nadeszła odpowiednia chwila, aby przynieść alabastrowy słoik i wylać drogocenne pachnidło na króla, a dom został wypełniony zapachem maści, jak mówi nam Ewangelia Jana, 12 rozdział, 3 werset. A dom został wypełniony pięknym zapachem uwielbienia, jak to mówi nam Ewangelia, 12 rozdział, 3 werset. To właśnie obecność króla przy jego stole wywołuje uwielbienie dla niego. Tylko serce uwolnione od smutków, ćwiczeń i pracowitej służby może oddawać cześć w obecności króla. Uczenie się u jego stóp jest dobre, lecz uczenie się nie jest uwielbieniem. Bycie pocieszonym przez jego łzy współczucia jest słodkie, lecz pocieszenie nie jest uwielbieniem. Kiedy przygotowujemy ucztę dla Chrystusa, kiedy król jest przy swoim stole, to nie jest czas na pouczanie czy pocieszanie. Tam zostawiamy za sobą nasze smutki, naszą ignorancję, nasze codzienne troski, a podczas jego wieczerzy on sam jest przedmiotem naszych myśli i uczuć. Serca są wypełnione Chrystusem i uwielbiają. Nasze pachnidło wydaje swą woń. Tam przygotowali mu wieczerzę. Ewangelia według Jana, 12 rozdział, 2 werset.